Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, w którym pokażę Wam różne odmiany i aranżacje płaczących drzew. Płaczące drzewa zwracają uwagę malowniczym pokrojem, a przy tym zajmują stosunkowo mało miejsca. W tym filmie przygotowałam dla Was przegląd najpiękniejszych odmian o swisających pędach oraz przykładowe aranżacje z ich udziałem. Zanim przejdę do przeglądu najatrakcyjniejszych odmian, to słowem wstępu przytoczę kilka argumentów, dlaczego w ogóle warto stosować płaczące drzewa w ogrodzie i na tarasie. Odpowiedzmy więc sobie na pytanie, gdzie i dlaczego warto sadzić płaczące drzewa. Po pierwsze, dzięki charakterystycznej sylwetce płaczące drzewa zwracają uwagę niezależnie od pory roku. Również zimą, gdy opadłe liście odsłaniają malowniczo zwisające pędy, pokrój płaczących drzew można podziwiać w całej okazałości. Z drugiej strony, dodatkowym atutem wielu płaczących odmian są barwne liście, atrakcyjne kwiaty, dekoracyjne owoce albo ozdobna kora. Płaczące drzewa zajmują zwykle mniej miejsca niż odmiany o pokroju typowym dla danego gatunku i cechują się wolniejszym wzrostem. Osobną kategorię stanowią miniaturowe drzewka o zwisających pędach, uzyskiwane poprzez szczepienie na piennej podkładce krzewów o płożącym pokroju. Niektóre z nich nadają się do uprawy w dużej donicy na tarasie. Mini drzewko o zwisających pędach lub niewielkie płaczące drzewko sprawdzi się jako centralny punkt małego ogrodu. Ciekawie prezentują się także płaczące drzewa posadzone symetrycznie po dwóch stronach alejki lub wejścia do domu. Od każdej reguły istnieją wyjątki. Niektóre płaczące drzewa po latach osiągają spore rozmiary. Najlepiej sadzić je pojedynczo w dobrze wyeksponowanym miejscu. Zwisające pędy wyglądają niezwykle malowniczo nad oczkiem wodnym. Parasolowata korona drzewa rosnącego bezpośrednio na trawniku może stanowić naturalny odpowiednik altany. W słoneczny dzień cudownie jest skryć się za kurtyną wiszących pędów i cieszyć romantyczną atmosferą zielonego azylu. To tylko niektóre zastosowania i zalety, jakie oferują płaczące drzewa. A teraz przechodzimy już do najpiękniejszych odmian do małego ogrodu. Kategoria pierwsza – brzoza Jungi. Brzoza brodawkowata Jungi tworzy gęsty parasol długich, wiotkich pędów. Odmiana jest szczepiona na pniu o wysokości 1,5–2,5 metra, więc z wiekiem rozrasta się już tylko wszerz. Po latach średnica korony bywa większa od wysokości całego drzewa. Płaczące drzewa zwracają uwagę malowniczym pokrojem o każdej porze roku. Ponadto brzoza Jungi wiosną przyciąga wzrok soczystą zielenią młodych listków, jesienią złotą szatą, a zimą białą, ozdobną korą pnia. Toleruje słabsze gleby, nie boi się nawet siarczystych mrozów i praktycznie nie choruje. Preferuje pełne słońce, ale poradzi sobie na lekko ocienionym stanowisku. Kategoria druga – Bóg Purple Fountain. To wolno rosnąca odmiana o wąskiej koronie, zwisających pędach i ciemnoczerwonych liściach. Jest znacznie mniejszy w porównaniu z formą botaniczną tego gatunku. Po 20 latach uprawy osiąga od 3 do 5 metrów wysokości i 1,5–2 metrów szerokości. Pokrój tej odmiany jest porównywany do sylwetek pochylonych wędrowców lub baśniowych czarowników. Najintensywniej wybarwia się w pełnym słońcu, lubi żyzne, gliniaste, wapienne gleby o umiarkowanej wilgotności. Jest w pełni mrozoodporny, ale zdarza się, że wiosenne przymrozki uszkodzą końcówki najmłodszych pędów. Bez obaw, szybko odrosną, zwłaszcza że odmiana Purple Fountain, tak jak wszystkie buki, dobrze znosi cięcie. Podobną odmianą buka, odróżniającą się od poprzedniej szerszą parasolowatą koroną, jest Purpurea pendula. Kategoria trzecia – modrzew repens. Modrzew europejski repens osiąga metr średnicy, a jego wzrost zależy od wysokości szczepienia. Zwykle wynosi około 2 metry. To doskonały wybór do małego ogrodu. Tak jak wszystkie modrzewie, odmiana repens rzuca igły na zimę, by już wczesną wiosną na nowo pokryć się pęczkami młodych, jasnozielonych igiełek. Zresztą wąski parasol jasnobrązowych, cienkich, wiotkich pędów zwisających do ziemi wygląda atrakcyjnie nawet bez igieł. Najlepiej czuje się w pełnym słońcu, na zasobnej, umiarkowanie wilgotnej glebie, jednak jest w stanie znieść mniej korzystne warunki uprawy. Kategoria czwarta – morwa pendula. Morwa biała pendula to płaczące drzewo o długich pędach zwisających do samej ziemi. Warto przyjrzeć się jej liściom. Na jednym pędzie, tuż obok siebie, wyrastają liście o bardzo zróżnicowanym wyglądzie. Sercowate, jajowate, całobrzegie i głęboko klapowane. Liście morwy słyną jako pokarm dla jedwabników oraz naturalny lek na cukrzycę i inne choroby cywilizacyjne. Odmiany żeńskie rodzą jadalne, bardzo słodkie owoce, podobne do jeży. Owoce morwy pendula są czarno-fioletowe, a u innych odmian tego gatunku mogą być również białe lub różowe. Morwa biała to wyjątkowo niewymagające drzewo. Najlepiej rośnie na słonecznych lub lekko ocienionych, osłoniętych stanowiskach i na lekkich, przepuszczalnych glebach o lekko kwaśnym lub obojętnym odczynie.
dobrze znosi suszę i zanieczyszczenie powietrza. Jest odporne na choroby i szkodniki, a w dobie ocieplenia klimatu bez okrycia wytrzymuje polskie zimy. Jedynie młode, niedawno posadzone okazy warto zabezpieczyć na czas mrozów. Kategoria piąta – wiąz kamperdowni. To mieszańcowa odmiana o regularnej, parasolowatej koronie. W sezonie gęsto pokrywają ją duże, asymetryczne liście, które jesienią przebarwiają się na złoto. Wysokość szczepienia wynosi zwykle 2-3 metry, za to średnica starszych okazów może przekroczyć 8 metrów. Ta roślina jest naprawdę świetnie przystosowana do polskiego klimatu. Preferuje żyzne, umiarkowanie wilgotne gleby i słoneczne miejsca. Toleruje półcień, a także zanieczyszczenie powietrza. Mankamentem jest podatność na holenderską chorobę wiązów oraz roztocza. Wiąz kamperdowni świetnie sprawdzi się również w roli żywej altany. Można go prowadzić po podporach, formując płaską koronę dachową. Kategoria szósta – wierzba Iwa Kilmarnock. Wierzba Iwa Kilmarnock już w lutym pokrywa się miękkimi, srebrzystymi kotkami. Wiosną bazie ustępują miejsca sporym zielonym liściom z szarawym spodem. Zwraca uwagę regularną parasolowatą koroną z pandami zwisającymi do ziemi. Zależnie od miejsca szczepienia, osiąga od 1,5 do 2 metrów wysokości i podobną średnicę. Kocha słoneczne, wilgotne miejsca. Podlewana podczas okresów suszy może rosnąć na słabszych, piaszczystych glebach. Doskonale znosi mróz, zanieczyszczenia powietrza oraz silne cięcie po kwitnieniu. Kategoria siódma – rajskie jabłonie. Jabłonie ozdobne to odmiany i mieszańce jabłoni kwiecistej, jagodowej i kilku innych pokrewnych gatunków. Wiosną toną w różowych kwiatach, latem niektóre oferują purpurowo-zielone ulistnienie. Jesienną dekoracją są drobne i niezbyt smaczne, za to bardzo efektowne owoce, które u wielu odmian utrzymują się długo po opadnięciu liści. Zimą na szczególną uwagę zasługują płaczące drzewa, czyli takie odmiany jak Red Sentinel, Royal Beauty oraz Purpurea Apendula. Są niższe od jabłoni o typowym pokroju, osiągają od 3 do 4 metrów wysokości. Jabłonie ozdobne są mniej wymagające od sadowniczych odmian, niemniej preferują żyzne, przepuszczalne, próchnicze gleby o odcieniu lekko kwaśnym lub obojętnym. Dobrze czują się w słońcu lub delikatnym półcieniu. Kategoria ósma – wiśnie ozdobne. Wiśnie ozdobne są znane przede wszystkim z obfitego kwitnienia, które w Japonii jest okazją do narodowego świętowania. Wiele odmian, oprócz kwiatów, oferuje atrakcyjny pokrój. Są wśród nich również płaczące drzewa. Popularnością cieszy się wiśnia piłkowana, kikushidare, o zwisających gałęziach i luźnej parasolowatej koronie, dorastająca do około 5 metrów wysokości i 4 metrów średnicy. Na przełomie kwietnia i maja tworzy pęczki dużych, pełnych różowych kwiatów, zwisających na długich szczypułkach. Mniej znana jest wiśnia zwisła, która przy docelowym wzroście zaledwie 1-2 metrów tworzy szeroką, parasolowatą koronę o średnicy aż 3-4 metrów. W kwietniu pokrywa się białymi, drobnymi kwiatami, jesienią wzrok przyciągają pomarańczowo-czerwone liście. Wiśnie ozdobne lubią słoneczne, zaciszne miejsca oraz żyzne, dość wilgotne gleby. Kategoria dziewiąta – jarząb pendula. Jarząb pospolity, pendula, to prawdziwy klejnot. Wiosną obficie kwitnie na biało, pod koniec sezonu stroi się w korale czerwonych owoców oraz pomarańczową jesienną szatę. Zimą uwagę zwraca płacząca korona ze zwisającymi, dziwacznie powykręcanymi pędami. To nieduże drzewko o docelowym wzroście 2-3 metrów urośnie praktycznie w każdej glebie. Jest doskonale przystosowane do polskiego klimatu i praktycznie nie wymaga pielęgnacji. Kategoria dziesiąta – Karagana Walker. Karagana syberyjska Walker to krzew szczepiony na pniu w formie miniaturowego drzewka o parasolowatej, ażurowej koronie. W maju i czerwcu rozwija mnóstwo drobnych żółtych kwiatów, które zmieniają się w słodkawe, jadalne strączki. To płaczące drzewo nie do zdarcia. Doskonale radzi sobie na suchych, piaszczystych, wapiennych glebach, nawet zasolonych. Jest odporny na zanieczyszczenia powietrza oraz w pełni mrozoodporny. Do pełni szczęścia potrzebuje tylko słonecznego miejsca. A teraz przechodzimy do płaczących drzew, do dużego ogrodu. Kategoria 11. Cedr glauca pendula. Cedr atlaski glauca pendula to wolno rosnące drzewo o bardzo szerokim, kaskadowym pokroju, przez okrągły rok pokryte srebrzystymi igłami. Zwykle kończy wzrost przy 5 metrach wysokości, ale może osiągnąć ponad dwukrotnie większą średnicę. Wymaga ciepłego, osłoniętego, słonecznego stanowiska. Odpowiada mu lekko kwaśna, umiarkowanie wilgotna gleba
o przeciętnej zasobności. Kategoria 12. Wierzba płacząca. Wierzba płacząca chryskoma dorasta do 15-20 metrów wysokości. Gruby, solidny pień kontrastuje z delikatnością cieniutkich, wiotkich, bardzo długich pędów, zwisających niemal do ziemi. Zimą w oczy rzuca się ich słomkowo-żółta barwa. Wierzby to chyba najbardziej znane płaczące drzewa, od ponad dwóch wieków popularnie sadzone na cmentarzach oraz w parkach, zwłaszcza nad brzegiem zbiorników wodnych. Nie bez powodu. Najlepiej rosną na żyznych, próchniczych glebach o co najmniej umiarkowanej wilgotności. Są w pełni mrozoodporne, wymagają tylko słonecznego stanowiska. Kategoria 13. Buk pendula. Buk pospolity pendula to płacząca odmiana o sile wzrostu typowej dla tego gatunku. Osiąga wysokość 15-25 metrów i podobną szerokość. Tworzy nieregularną, płaczącą koronę o fantazyjnie powykręcanych, zwisających pędach. To jedno z najbardziej malowniczych drzew parkowych, odpowiednie również do dużych ogrodów. A więc podsumowując, płaczące drzewa to całoroczna dekoracja ogrodu. Odmiany wymienione w tym filmie to nie wszystko. Płożące iglaki, a także okrywowe i pnące róże szczepione na pniu przybierają pokrój płaczących mini drzewek, podobnie jak irgi i trzmieliny. W piennej formie oferowane są również niektóre pnącza, m.in. glicyna oraz milin. Nie brak też drzew z natury wykształcających płaczący pokrój. Płaczące drzewa są tak różnorodne, że bez wątpienia znajdziecie idealnego kandydata do swojego ogrodu. Ja jak zawsze bardzo dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że film Wam się podobał i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!